Mam ogromny szacunek, sympatię do ludzi, którzy posiadają charyzmę, pasję. Zamykamy drzwi już, bardzo proszę. I robimy, słuchajcie, od zejścia pierwszą scenę. Zgaście to światełko robocze już. Oni w dwójkę mają klasę, mają przede wszystkim świadomość tego, co robią, są przede wszystkim mega profesjonalni i mają jedną rzecz. Pracują, a nie gadają. Jest 8:50. Ja już i tak o 6:00 dzisiaj wstałam, bo codziennie rano Kalinka do szkoły. Wszystko zdążyłam, ogarnęłam. Za chwilę idziemy do Zabrza, a tam dużo, dużo pracy mnie czeka. To, że Natasza jest tu, gdzie jest, to jest jej absolutnie zasługa. No, ja pamiętam ten moment, jak ona przychodziła, że chce śpiewać. Ja mówię, Natasza, ja tu mam Edytę Górniak. Gdzie ty śpiewać? Idź, dziecko, naucz się tańczyć. Chodzisz taka sztywna, tym się zanim, zadać. Bądź dobrą tancerką, dziewczyna, co ty śpiewać? No, chodziła, chodziła, wreszcie przyszła i zaśpiewała. Ja mówię, kurde, ty, no, ona śpiewa rzeczywiście. Zaczęła śpiewać standardy, zaczęła czuć się w różnych technikach wokalnych, zaczęła rozumieć to, co robi, zaczęła być zawodową wokalistką. No. Potem jest te sprawy aktorskie następne, także no jest, tu żartów nie ma z Nataszą. No. Janusz jej wyznaczał cel, ona do niego dążyła i pokazywała, że można. Ona potworną pracę włożyła w śpiew, w aktorstwo, bo to są rzeczy, których się uczyła praktycznie. I w tym momencie te umiejętności, które ma w tej chwili ona, nie ma drugiej takiej aktorki w tym kraju. I żeby która ją... tańczy, śpiewa. Znaczy jest jeszcze... aktorką, tańczy i śpiewa. I jeszcze jest piękna. Jak się wskazuje na drzwi teatru? No, coś takiego, no. Nauczyć się, jak wskakuje się na drzwi teatru. I polecimy! No, do niej! Troszkę jest taki astetyczny pod względem pochwał na przykład. Znaczy już nauczyłem się dostrzegać w jego oczach, że coś mi się podoba. To mam coś takiego, że tutaj już to wyczuwam, bo rzeczywiście wysyła mi takie sygnały, kiedy mu się coś podoba, to co zrobiłem, czy to co... To, co wymyśliłem, raczej skupia się na tym, co jest do poprawienia. I to rzeczywiście, czasem mi to wkurza. Prywatnie potrafi być bardzo, bardzo wyrozumiały i jakoś tak nadzwyczajnie ciepły. Postanowiliśmy w tym momencie, żeby się uniezależnić w ogóle od reszty świata i mieć tu wszystko, co jest potrzebne do życia. Jeżeli zamknę bramę, to mogę nie wychodzić stąd przez kilka lat. W ogóle. Mamy tu wszystko. Mamy wodę, mamy swoją studnię głębinową, mamy mleko, warzywa, owoce, nabiał, mięso. No wszystko właściwie, no, co jest potrzebne do życia. Tutaj, wiesz? Tutaj. Winogronka małe. Tak, tak, tak. Część pomarzły, tamte pomarzły niestety, wiesz? No.